Cześć, nazywam się Damian Emio, a to jest podcast Nowego Marketingu. Znajdziesz tu rozmowy z najlepszymi ekspertami ze świata marketingu. Rozmowy, w których eksperci dzielą się swoimi historiami, wiedzą i doświadczeniem. Podcastu wysłuchasz na YouTube, Apple Podcasts, Spotify czy Google Podcast. Śledź nasze treści na bieżąco po więcej ciekawych rozmów z ekspertami. Cześć, nazywam się Damian Biało i jestem dziennikarzem portalu nowymarketing.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Paweł Brągoszewski z Play to Chill. Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć Pawle, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o waszej działalności jako studia game deweloperskiego, ale też porozmawiamy sobie troszeczkę o marketingu growym i ogólnie o też pojawianiu się na różnych platformach, które no w zasadzie są teraz dominujące jeśli chodzi o dystrybucję gier, ale ja bym sobie zaczął od początku w zasadzie, bo wy działacie od 2017 roku, ale jeśli się nie mylę to w tym czasie wydaliście na razie tylko i wyłącznie trzy tytuły, prawda? W zasadzie to my wydaliśmy jeden tytuł. Okay. <grym> <grym> Dlatego, że to jest taka sytuacja, że, że pierwsze dwie gry, które, które zostały wydane naszej produkcji, my nie byliśmy ich wydawcą, czyli robiliśmy je dla wydawcy, dostarczaliśmy grę, później oczywiście robiliśmy aktualizacje, ale nie, nie wydawaliśmy tych gier. Czyli pierwsza to była taka przygodówka platformowa Dream Alone. to robiliśmy dla takiego wydawcy Fat Dog Games, obecnie oni się nazywają No Gravity. A druga gra y, Counter Terrorist Agency i to też nie robiliśmy dla siebie, tylko dla Games Operators, y, takiej fajnej firmy, która y, zrobiła m.in. Tak, takie gry 112, 911 Operator, takie, tego typu rzeczy i to dla nich zrobiliśmy. A nasza pierwsza gra wydana przez nas to jest Motorcycle Mechanic Simulator. I tutaj bym chciał, żebyś powiedział dwa słowa, dlaczego w ogóle wy tworzyliście gry dla wydawców, bo myślę, że dla osób, które nie siedzą jakoś tak stricte w branży gamingowej, to może być zaskoczenie, że po prostu studia nie tworzą tylko i wyłącznie swojej gier, ale też na przykład stworzą gry na zamówienie wydawców. Prosta odpowiedź i jak najbardziej prawdziwa, to są kwestie po prostu finansowania produkcji gier. Gry mają bardzo różne budżety. Od takich gier, które ktoś robi po godzinach, sam ma jakiś pomysł i tam sobie dłubie, i kiedy uzna, że jest gotowa, to wydaje i nie liczy żadnych budżetów. Przez takie gry, które już gdzieś są finansowane, bo kilka osób nad nimi pracuje i one wszystkie muszą, te osoby muszą z czegoś żyć, grafikom zewnętrznym trzeba zapłacić i tak dalej, po takie wielkie tytuły. Tak, prawda? Tutaj od razu mówimy Wiedźmin, ale też Dying Light 2, który niedawno wyszedł. To są ogromne produkcje, gdzie jest kilkadziesiąt albo i więcej osób zaangażowanych. Także chodzi po prostu o finansowanie. No, jeśli ktoś chce zrobić grę, którą szacuje, że potrzebuje z pięciu osób do zrobienia tej gry przez rok, no to potrzebuje też wydawcy, który za to zapłaci. Nie w zasadzie specjalizujesz się w segmencie Gear Indie Premium. I co to dokładnie znaczy? Ja bym tak wprost powiedział, że to są gry, które mają budżet około. 250 tysięcy euro. Czyli to nie są takie gry malutkie, które ktoś robi po godzinach sobie w domu, bo ma pomysł i tam sobie długie. tylko gdzie w, w okolicach tego budżetu, w okolicach miliona złotych, te gry powstają rok, dwa lata, jest kilka do powiedzmy około 10 osób zaangażowanych. To jest taki segment. Później są te większe produkcje, gdzie już te, te kwoty bardzo szybko rosną. Jeśli chodzi o Waszą produkcję motocycle Mechanic Simulator, to Wy wydaliście ją po prostu sami, czy też skorzystaliście tutaj z pomocy wydawców? My jesteśmy wydawcą tej gry i wydaliśmy ją jako, jako Play to Chill, natomiast my współpracujemy z różnymi spółkami z, 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 związanymi z firmą Playway i to jest taka współpraca, która polega na tym, że my się nawzajem trochę promujemy, czyli jak ktoś zrobi grę, o samochodach, a drugi o motocyklach, to my tam nawzajem się promujemy. Ktoś zrobi o czołgach, a my o motocyklach, to my nawzajem sobie pomagamy. Więc w ten sposób korzystamy i korzystamy też z takiego, takiego know-how, który jest niezwykle cenny, bo to wydawanie gier jest naprawdę trudnym procesem. To czemu zdecydowaliście się w takim razie na wydanie Motorcycle Mechanic Simulator samemu, a nie po prostu z pomocą wydawcy jakiegoś? Tutaj trochę wchodzimy w takie kwestie, jak te umowy wydawnicze wyglądają. Przeważnie jest tak, że wydawca finansuje grę, ale później musi na niej zarobić. Więc studio, które wydaje grę, które produkuje grę, przepraszam, dostaje jakby na produkcję jakieś zasoby. Ale kiedy gra się już pojawi, to w zasadzie na tej grze twórcy nie zarabiają, dopóki ta gra się nie zwróci tak naprawdę. A my mieliśmy taką ambicję, że zrobimy grę, że ją wydamy od początku, że chcemy od początku ten proces wydawniczy kontrolować, chcemy od początku na niej zarabiać, od pierwszej sprzedanej sztuki. Zresztą zrobiliśmy wcześniej dwie gry dla wydawców, mieliśmy z tym jakieś doświadczenia, chcieliśmy wydać sami. Taki, taki self-publishing, zwijmy to w przypadku małych studiów, no, wiąże się oczywiście z tym, że po prostu faktycznie na tym zarabiacie od początku do końca, ale on się w zasadzie jakoś tak wybitnie, mocno chyba nie kojarzy z małymi studiami tworzącymi giery. To raczej, jeśli mowa o takich, takich firmach, które wydają sami, samemu swoje produkcje, to bardziej nam przychodzą do myśli takie raczej już właśnie giganty korporacyjne, w stylu chociażby CD Projekt. Jedynym takim mniejszym studiem, które ja kojarzę, które w ostatnim Czasie wydało samemu swoją grę, stworzyło ją i na tym zarobiło dosyć fajnie, i przy okazji zyskał popularność. No to jest Zaum estoński, który stworzył Disco Elysium, prawda? Ale właśnie, jeśli chodzi o takie wydawanie gier ze strony małych studiów, to na ile to jest opłacalny biznes? Też od takiej strony, że Wy przecież musicie również część swojego budżetu zaangażować w działania PR-owe, marketingowe i ogólnie promocyjne. Tutaj właśnie wracamy do tego, że są różne te umowy wydawnicze, prawda? Jak obserwujemy, ja oczywiście o szczegółach naszych własnych umów nie bardzo mogę mówić. Natomiast nawet jak obserwujemy jakieś doniesienia prasowe, jakieś publicznie dostępne informacje o różnych wydawanych grach, to widać, że te procesy wydawania się różnie układają dla różnych dla różnych twórców gier. Są takie publicznie dostępne informacje, że ktoś wydał grę, ona była fajna. Dostała dobre oceny, była popularna, a tutaj studio jakieś ma kłopoty finansowe, bo gdzieś nie dostało pieniędzy od wydawcy, albo coś tam się dzieje, prawda? Jakieś takie tarcia powstają, jakieś takie dziwne sytuacje. Więc jest moralna taka ciągota, że a wydajmy to sami, to będzie nasza gra, bierzemy na klatę jakby całą odpowiedzialność, ale też, też chcemy mieć wszystko z tej gry, co, co się uda na niej zarobić, mówiąc wprost. I czy to jest takie trudne? No, te wielkie gry, te takie. AAA, wielkie tytuły, to jest trochę inny świat. Te budżety marketingowe są w zupełnie, oczywiście są większe, ale też są w innej proporcji do kosztów produkcji. Duże gry inaczej się troszkę marketingują, prawda? Mają billboardy w wielkich miastach na świecie, mają reklamy w telewizji, mają, zasypują reklamami YouTube y i social media. Trochę to inaczej działa. My. Ten właśnie segment, taki indie premium, trochę inaczej podchodzi do wydawania i do marketingu, także inaczej. Do no takim razie, porozmawiamy o tym, jak wy podchodzicie do tego marketingu, bo to jest bardzo ciekawe, jednak dla naszych słuchaczy, myślę, że przede wszystkim interesujące, ze względu na to, że no jednak zajmujemy się stricte marketingiem. Także jeśli Was po prostu no, fizycznie nie stać na billboardy w dużych miastach, na filmy reklamowe w telewizji, to w jaki sposób reklamujecie te swoje produkcje? Myślę, się, że jednym z takich segmentów może być influencer marketing i po prostu gdzieś podsyłanie tych produkcji do streamerów, do jakichś tam um, osób, które nagrywają let's playe, gameplaye. To może zacznę od tego, że w zasadzie gdybyśmy, gdyby takie studio jak nasze, czyli ten powiedzmy segment Indie Premium, gdybyśmy chcieli robić te billboardy w miastach, dalibyśmy radę jakby. Tak, budżet marketingowy by to zniósł, ale nie byłoby czegoś innego. I pytanie jest, czy te billboardy w przypadku gier takich indie premium, czy one się przekładają na sprzedaż? Czy to nie jest wywalanie pieniędzy w kosmos? Więc ten, ten marketing, tak jak my go prowadzimy, my analizujemy bardzo, bardzo dokładnie każdy kanał, gdzie informujemy o grze, analizujemy skąd mamy konwersję na sprzedaż. Analizujemy, gdzie mamy jakieś dotarcie, gdzie mamy jakąś też publiczność, a gdzie puszczamy po prostu informacje i one przepadają. Dla nas przynajmniej kluczowa kwestia to jest efektywność tego marketingu. Czyli ja sobie wyobrażam tak, ja nie produkowałem takiej gry ogromnej AAA, prawda, ale wyobrażam sobie, że jeśli mamy ogromny, ogromny budżet marketingowy, to możemy część przeznaczyć na takie budowanie świadomości marki, prawda? Możemy przez pół roku na przykład tylko. Pokazywać naszego głównego bohatera na billboardach, po to, żeby ludzie zapamiętali, jak już setny raz zobaczą, to zapamiętają, że to jest ta gra. I w przypadku tych wielkich produkcji, które są taką olbrzymią premierą, powiedzmy typu hollywoodzkiego, to może mieć sens. Dla nas większy sens ma takie dokładne analizowanie i szukanie kanałów informacyjnych, które dają efekty, i wyłączanie tych, które nie dają efekty. Dlatego na przykład billboardy. Wydaje nam się, że to nie da efektu. Cóż, cóż z tego, że, że powiesimy billboard nawet bardzo piękny w dużym mieście, jeśli go zobaczy z okien samochodów tysiąc osób? Być może dużo lepiej jest pogadać z YouTuberem, którego film obejrzy milion osób. No jak wy w zasadzie mierzycie efektywność tych działań waszych marketingowych? Korzystacie z jakichś narzędzi po prostu, żeby śledzić, to trakować? Naszym głównym kanałem, jakby sprzedaży, jest sklep Steam. Tam są całkiem fajne narzędzia, takie do analizy właśnie efektywności różnych rzeczy możemy zapinać takie kody śledzące, które są tylko jakby. One się, to nie są takie ciasteczka, które wędrują tam przez różne strony, tak jak ktoś o tym myśli, to są takie kody, które tylko trafiają do Steamu albo nie. I my widzimy po prostu, czy ktoś z danego, jakby, no to brzydkie słowo, ale z tego danego kanału, czy na przykład z YouTube'a, czy ze streamu, czy, 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 z, czy z Twittera nawet. Widzimy, czy on w ogóle trafił do Steama z tego, ile osób trafiło. Widzimy, czy oni dodali grę, te osoby, które już weszły, czy dodały grę do listy życzeń, chociaż chociaż tyle, a może kupiły. I dzięki temu możemy mniej więcej analizować, które sposoby działają, a które nie dają żadnych efektów. To jest takie trochę brutalne, ale też w tych grach, które my robimy w tym obszarze, w tym i w tym segmencie, też ten cały marketing, on trochę jest budowaniem świ świadomości, że będzie tytuł, że jest fajny, że jest ładny. Natomiast jeśli chodzi o takie twarde przełożenie sprzedażowe, ten marketing nie robi i całe social media nie robią aż tak dużo ruchu, jakby się mogło wydawać. Najważniejsza jest widoczność w, w samym sklepie Steam. I tutaj, jeśli już my rozmawiamy o marketingu growym, to też chciałbym właśnie podpytać, jak to dokładnie wygląda, bo tutaj mówisz o budowaniu świadomości w takich działaniach właśnie z influencerami social mediowych i tak dalej, ale niekoniecznie muszą mieć jakieś takie potężne przełożenie na sprzedaż, tylko właśnie, no myślę, bardziej na zapamiętywanie po prostu tego tytułu, na jego rozpoznawalność. Te gry z segmentu indie premium też sobie mogą pozwolić na jakieś inne działania takie marketingowe, powiedzmy, które nie polegają tylko i wyłącznie na prezentowaniu gry, ale na przykład robieniu czegoś dookoła, no wiesz, tak jak na przykład które tytuły taki bardziej, no po prostu z większymi budżetami chociażby gdzieś bawią się w community hype na, na Discordzie na przykład, albo na jakichś grupach na Reddicie, tego typu rzeczach, albo na przykład, wiesz, to co mi przychodzi to myśli, oczywiście to jest gra tip no, ale przy Cyberpunku na przykład bardzo dużo myślę, że zrobiła też obecność chociażby Keanu Reeves, tak, że on faktycznie podjął współpracę z Wtedy projekt, że dziś to będzie podkładać głos um, Jerziomu Silverhandowi, że tam na, na E3 po prostu no, zaprezentował trailer i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście domyślam się, że zaangażowanie takiego aktora, no to w przypadku Indie Premier, jest niemożliwe raczej. Natomiast też to, to, co mi przychodzi do głowy, tylko że to są działania sprzed praktycznie 20 lat. Jak była premiera gry Gothic w Niemczech, no to na przykład tam wydawca zdecydował się też na stworzenie takiego dodatkowego kanału, powiedzmy popkulturowego, który mógł przyciągnąć zainteresowanie w postaci wydania po prostu komiksu, który gdzieś tam zaprezentował towarzysz naszego, no, przyjaciół naszego głównego bohatera. Tu teraz pytanie, właśnie, czy takie działania w ogóle są możliwe w przypadku Indie Premium, czy wy jednak się skupiacie w całości na budowaniu świadomości marki? Ja mam dosyć tutaj twarde stanowisko, takie, które wynika jakby z, z danych, które mi tam sobie przerzucam przez swoje arkusze. I w przypadku tego, t, t, takich gier, jak my robimy, w zasadzie to można też znaleźć bardzo podobne i bardzo zbliżone dane na różnych prezentacjach takich m, gier indie, które odniosły sukces. I w zasadzie 90% tego, czy gra się sprzeda, czy nie, to jest widoczność gry w sklepie, w Steam. Ludzie wchodzą, widzą grę, o chyba jest fajna, to może sobie kupię. Cała reszta to jest, to jest powiedzmy te 10%, i w tym są wszystkie rzeczy. Są także streamy, YouTube, social media, tradycyjna prasa, jakaś growa, wydarzenia. Trochę mi się wydaje, że, że istotność takich rzeczy jak wydarzenia, komiksy, dodatki, jakieś poboczne rzeczy, im droższa jest gra, im większa to jest produkcja, to te rzeczy nabierają znaczenia. Bo trudno już kogoś zainteresować, tłukąc mu nawet w sklepie na pierwszym miejscu tą grę. Trzeba go jeszcze jakoś zainteresować dodatkowo, tak? Bo, to, bo jakby to, to obecność, ta widoczność w sklepie już jest gwarantowana. Jeśli mamy wielką produkcję, wiadomo, że ta gra będzie widoczna w sklepie, a tu trzeba jeszcze kogoś dobrać, jeszcze kogoś zainteresować. Wydajmy mu komiks, wydarzenie, tutaj, tutaj gwiazdę hollywoodzką, tutaj, prawda? I zbieramy, dodatkowo powiększamy. A gry takie jak my robimy. One walczą o to, żeby w ogóle się pojawić, i się utrzymać tam gdzieś, gdzie one będą widoczne. Są różne podejścia. Niektórzy lubią takie właśnie działania poza tym rdzeniem widoczności w sklepie. Ja akurat ale ja bazuję na takich na swoich tych arkuszach i, i na tym też, co wiem, z innych gier, Indie Premium, przynajmniej od tych, którzy mówią o tym najważniejsza jest ta widoczność w sklepie, o to trzeba zawalczyć, tu jest y, ogromna walka, to nawet nie jest, nie jest walka o widoczność w sklepie, tylko to jest walka o uwagę gracza, który dostaje codziennie kilkanaście tytułów nowych, może kilkadziesiąt, w zasadzie może wybierać, y, przeglądać, y, uwaga gracza potencjalnego, to, to jest te kilka sekund, które on y, zerknie na, na gifa animowanego albo na, y, na, jeden, na jeden obrazek i się zainteresuje albo nie, więc to jest Strasznie taka twarda walka o taką uwagę potencjalnego gracza, który ma do wyboru naprawdę setki gier. Codziennie ma promocje, codziennie ma nowe okazje. Stare, fajne gry wchodzą w jakieś promocje, nowe gry się pojawiają, dodatki. I tutaj gdzieś te gry indie premium próbują, próbują się wybić, więc walka jest o uwagę gracza, który już tam jest i zaraz może coś sobie kupi, a może nie. Czyli można powiedzieć, że te takie działania marketingowe w przypadku tego segmentu, w którym się wy poruszacie, to jest bardziej taki techniczny marketing, trochę taki performance marketing? Trochę tak, dlatego że nam wychodzi, że to jest po prostu dla nas bardziej efektywne. No, tym budowanie pozycji na Steamie też będę chciał za chwileczkę z tobą porozmawiać, jak to się robi, i, i tak dalej. Natomiast też to, co mnie bardzo ciekawi, to dlaczego w zasadzie się zdecydowaliście na stworzenie symulatora, bo ja tu widzę, że bardzo jest dosyć takie w przypadku studiów, przynajmniej w Polsce, które zaczynają, albo właśnie są na początku tej swojej drogi, czy też po prostu właśnie specjalizują się w takich tytułach niskobudżetowych czy średniobudżetowych, no to bardzo często ta decyzja przy tworzeniu gry, no to, to, która jest podejmowana, to po prostu tworzymy symulator. I dlaczego w zasadzie wy się zdecydowaliście na, na symulator i czemu one są takie popularne wśród graczy? Może ja podam taką statystykę naszą, naszego studia. My mamy taki magiczny arkusz, znowu, gdzie wypisujemy pomysły na gry. Czyli takie, że mamy pomysł, przegadamy sobie chwilę i spisujemy. Może taki tytuł, jedno zdanie, dwa zdania co to może być? I później patrzymy, czy warto się tym zajmować, czy nie. Dalej jest jakiś proces. I my generalnie w tym arkuszu mamy chyba w tej chwili jakieś 130 pozycji. Te 130 pozycji to są zabite tytuły, czyli zabite pomysły, które mieliśmy i z jakichś powodów ich nie realizujemy. Więc pomysłów jest bardzo dużo i to nie są tylko symulatory, są bardzo różnorodne rzeczy. Musimy brać pod uwagę, jakby nie robimy gry dla siebie przede wszystkim, to jak ktoś robi po godzinach taki pojedynczy ktoś, kto sobie robi hobbystycznie, to robi grę dla siebie przede wszystkim, czy ona mu się sprzeda, czy nie, to już wszystko jedno. My robimy gry dla graczy i dla graczy, do których jesteśmy w stanie dotrzeć, a okazuje się, że jest masa graczy na świecie, która tak bardzo jak oni kochają te wszystkie duże tytuły AAA i te ogromne produkcje i się tym ekscytują, to też to są gracze, którzy ten taki obrazek, można sobie wyobrazić, że to jest gracz, który wraca do domu po pracy, Wreszcie ma chwilę wolnego i on chciałby się zrelaksować przy czymś. Chce sobie dwie godziny, może godzinę, coś sympatycznego pograć, niespecjalnie, żeby go od razu potwory goniły, to może zostawi sobie na sobotę wieczór, a tak on ma ochotę na, na trochę odpoczynku przy grach. I jest cała masa gier, która jakby realizuje te potrzeby. W zasadzie to są właśnie te gry symulatorowe, prawda? Tak, taka gra, która jest Gry takie jak na przykład kierowca ciężarówki, prawda, e, 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 Eurotruck czy, czy coś takiego. To są gry, które na pierwszy rzut oka wydają się potwornie nudne. No jak to jechać ciężarówką przez parę godzin, nic się nie dzieje. A ludzie to kochają, ponieważ dla nich to jest relaks. Oni wracają do domu i się relaksują przy tej grze i to jest to, czego oni oczekują. I te gry symulatorowe dają właśnie taki relaks. To jest coś, co ktoś chciałby zrobić, chciałby pogrzebać przy motocyklach, ale mieszka w bloku i nie ma motocykla. I pewnie nie będzie miał, a na pewno nie będzie miał garażu. Więc przynajmniej sobie pogra i zobaczy, jak to jest. To jest, to jest realizacja tego typu potrzeb. Ja myślę, że trochę też City Bouldery tutaj odgrywają taką zaczącą rolę. Widzę, że również bardzo wielu ludzi tam studiów zaczyna od City Boulderów i one również, są, myślę, że taki aspekt trochę relaksujący zawierają sobie. Tak, tam to, oczywiście tam jest jakieś napięcie, zawsze musi być, prawda? Jakieś wyzwanie dla gracza. Jakieś ekonomiczne zazwyczaj. Jakieś ekonomiczne, ale ono jest tak zbalansowane, żeby nie było za duże, że to nie jest walka o przetrwanie, prawda? To nie są gry takie Souls-like, że jak raz mi się omsknie palec, to już ginę. To są gry, które są dla relaksu. A city buildery też mają tą cechę, że dają dużo satysfakcji z takiego budowania, prawda? Bo ustawiamy to coś, to trochę rośnie. Są coraz większe budynki, miasto się powiększa, zamki rosną. To jest bardzo satysfakcjonujące. Trochę też jak symulatory, takie to co my zrobiliśmy, czyli taki mechanik, prawda? Że tutaj skręcam, kupuję części, dokręcam i, i mam satysfakcję, bo z jakiegoś złoma zrobiłem bardzo fajny motocykl. To jest ten rodzaj emocji. Teraz może przejdźmy w sumie do budowania tej pozycji na Steamie. Jakbyś mógł powiedzieć, co dokładnie wpływa na to, że jakaś gra jest mocniej gdzieś tutaj premiowana, pokazywana po prostu przez sklep, a jakaś ma niższe pozycje. Czy tutaj chodzi tylko i wyłącznie o te listę życzeń, czy do jakieś inne aspekty też na to wpływają? Listy życzeń jeszcze do niedawna były takim świętym gralem na Steamie. I rzeczywiście to przez kilka lat tak działało, że jeśli gra zbudowała bardzo dużą Listę życzeń, to praktycznie miała gwarantowaną sprzedaż, bo te listy życzeń się w bardzo szybki sposób zamieniały na sprzedaż. Teraz to trochę przestaje tak działać. Z tego co my przynajmniej obserwujemy, nawet jeśli nie mamy jakichś szczegółowych danych o innych grach, ale możemy się orientować, jest taka ta globalna lista życzeń. Jeśli tam gra jest na jakiejś pozycji, można, można przewidywać, ile ona ma tam naprawdę chętnych. I wydaje się, że, tak, że, że to proste przełożenie listy życzeń na sprzedaż troszkę się zaburzyło i już tak to do końca nie działa. Natomiast jest to niezbędny czynnik, żeby mówić o przyszłym sukcesie. To znaczy, jeśli jest gra, która ma bardzo niską listę życzeń, no to wiadomo, że ona, że ona ma bardzo nikłe szanse na to, że, że to będzie sukces. Wspomnę tylko jeszcze o tych socjalach, jed, social media jedno zdanie. To też się robi, te wszystkie social media, te wszystkie rzeczy, robi się, po, robi się z taką nadzieją na wirala, prawda, to pewnie się nie uda, bo wirale są rzadkie, ale jeśli się uda, no to jest rewelacja, więc warto zainwestować w te social media i w twittery i w, nie wiem, reddity i tak dalej, że może gdzieś to zażre, może jakiś gif zażre i wtedy jest ten taki boom, prawda, zainteresowania. Natomiast jeśli chodzi o Steam, no to, to kluczowa to jest taka brutalna trochę brutalna rzeczywistość, ale dla, dla premiery gry kluczowa jest tak naprawdę pierwszych kilka godzin, bo jak gra jest jak, jeśli gra ma premierę, ona jest widoczna na tej głównej liście no, ktoś wchodzi na Steam to od razu widzi, że ta gra dzisiaj wyszła. Tam przeważnie na premierę jest jeszcze trochę tańsza jakieś tam 10%. gracze wchodzą, widzą i wtedy kupują. Jeśli ta gra gdzieś zniknie gdzieś będzie wymagała kilku klików więcej, to już, to już jest za dużo. Tutaj też bym chciał porozmawiać o właśnie tych innych platformach, jak one działają, jak wyglądają, bo Wy w zasadzie po premierze Motorcycle Mechanic Simulator na Steam no to wydaliście ten tytuł swój również na platformę, która się nazywa Humble Store i chciałbym, żebyś powiedział coś więcej skąd taka decyzja i co to jest w ogóle za platforma i też jaki w ogóle macie na przykład udział taki procentowy, jeśli chodzi o, o sprzedaż w porównaniu do Steama. Humble Store to jest, to jest taka historia, że kiedyś, kilka lat temu, ktoś wymyślił taki patent, że zbierze kilka fajnych gierek, które są fajne a niespecjalnie popularne. I spakuje je w paczkę i powie, zapłać ile chcesz. My się dogadaliśmy z twórcami, ty zapłać ile chcesz, możesz nawet zapłacić dolara za to wszystko. I to się nazywało Humble bundle i były takie bundle właśnie takie paczki, co pewien czas się pojawiały z fajnymi rzeczami za bardzo niską kwotę. Płacisz, ile chcesz. I to się rozrosło do pewnego rodzaju sklepu i te paczki nadal się pojawiają, takie wybrane, ale też, te, też teraz to jest taki normalny sklep. Z tym, że tak jak my sprzedajemy grę na Humble Store, tam jest tak naprawdę prze, przeklikanie takie trochę do Steama stamtąd. Więc my to traktujemy, że to jest jakby dodatkowa widoczność gry i to jest taka trochę darmowa promocja, bo jeśli w tym Humble Store pojawiają się właśnie te paczki wybrane, raz, powiedzmy raz na miesiąc, to nawet jak ten gracz potencjalny, nic go z tej paczki nie zainteresuje, ale zerknie sobie na inne gry w tym sklepie, być może też na naszą. Więc to jest dodatkowy kanał takiej widoczności i, i w zasadzie tyle. Co do procentów, to szczerze mówiąc nie pamiętam w tej chwili, <grym>, jak okay. to jest, ale to nie, nie jest jakiś, nie jest to jakiś duży, nie jest to jakieś kosztowne, czy dla, dla wydawcy, dla twórcy gry. Raczej jest to fajny kanał, żeby się pokazać dodatkowo. I tutaj też chcę porozmawiać o tym, co te w zasadzie platformy oferują dla Was, dla studiów. No bo my doskonale wiemy, co one oferują dla graczy, tak? No, gdzieś tam, kiedyś w zasadzie tylko Steam i jakieś takie poboczne platformy poszczególnych dużych studiów typu Uplay czy, czy Origin. Natomiast gdzieś no, zaczęło coraz więcej tej konkurencji dla Steama wyrastać. W ciągu różnych lat pojawił się Epic Store Games, pojawił się GOG i tak dalej, i tak dalej. No i my wiemy oczywiście, jak one zabiegają o, o graczy. Po prostu Steam jest jakby tą największą platformą, już taką zasiedziałą, mocną, więc jakby każdy po prostu ją rozpoznaje. Epic Store, no to często stara się przyciągać po prostu właśnie poprzez ekskluzywy, czy chociażby GOG, oferując nam możliwość powiedzmy pobrania sobie instalatora na swój komputer, dzięki czemu no jakby nie musimy gdzieś tam przez platformę, nie, nie musimy być zdani na platformę, jeśli chcemy w coś zagrać, albo po prostu też są tam gry, które nie mają jakichś takich dziwacznych zabezpieczeń, które nieokrotnie powodują różnego rodzaju błędy. Ale jak one zabiegają i czy w ogóle w zasadzie te platformy jakkolwiek zabiegają o uwagę studiów, producentów? Znaczy, czy coś wam oferują, czy po prostu to jest jednak tak, że w zasadzie to tylko one stawiają przed wami wymagania, a wy musicie się dostosować do nich? Akurat, no ja najlepiej znam Steama oczywiście, ten, ten ta... Nasza obecność na Humble Store to jest dopiero od, od niedawna, więc jeszcze zobaczymy, co tam będzie, czy nie będzie. Zobaczymy, jak to się ułoży. Natomiast Steam, moim zdaniem, daje bardzo dużo dla, dla twórców gier i dla wydawców. Nawet dla takich właśnie indyków i mniejszych, mniejszych studiów. Po pierwsze, na Steamie jest ogromna liczba graczy, więc ta widoczność, o której ja mówiłem. To, że, że twórca gry zabiega o to, żeby ta gra w ogóle została przez kogokolwiek zauważona, tym zalewie nowych tytułów, ciągle codziennie są nowe tytuły, dziesiątkami liczone albo lepiej. Więc Steam daje tą okazję, żeby, żeby, żeby być widocznym, żeby gracz, który różnych nawet powodów wchodzi na Steama, widzi, o proszę, tu jest jakaś nowa gra, może jest fajna. Więc to, to już jest bardzo dużo. Steam robi fajne rzeczy, na przykład um, robi tak zwane festiwale na Steamie, czyli Robi na przykład festiwal wersji demo, prawda? I wtedy można zrobić wersję demonstracyjną, darmową gry i się pojawić na takim festiwalu. I to jest tak jakby ekstra promowane. Ta widoczność jest podbijana. Są jakieś. Steam zmienia wygląd. Jest festiwal na Halloween, więc mamy wszędzie, prawda, świece, dynie i tak dalej. I gry troszkę w klimacie mają okazję się pokazać i zebrać, i zebrać jakby zainteresowanie. My tak robiliśmy zresztą. Z, 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 nawet z, naszym, z naszą grą o motocyklach. Mieliśmy wersję demo, i tą wersję demo też wykorzystaliśmy w jeden z takich festiwali, właśnie na Steamie. I to bardzo fajnie zadziałało. Ludzie się zainteresowali, przybyło nam mnóstwo osób do społeczności. Także to są bardzo dobre rzeczy. Steam ma trochę też narzędzi takich, ale to są głównie rzeczy związane właśnie z widocznością. Raz na jakiś czas można sobie zwiększyć widoczność gry. Na przykład, jak gra już jest nawet rok w sprzedaży ale zrobiliśmy fajną aktualizację, jest, jest nowa zawartość, są nowe rzeczy w grze. To Steam pozwala nawet bez okazji typu festiwal podbić taką widoczność, żeby przy okazji aktualizacji pokazać się, patrzcie, mamy dużo fajnych nowych rzeczy. I Steam daje wtedy takie okienko widoczności. To są fajne rzeczy, oprócz tego jest dużo tych narzędzi technicznych. Czyli właśnie są te narzędzia takie analityczne do analizy co działa z marketingu, co nie działa. Steam też to już jest czysto techniczna rzecz, ale Steam bardzo fajnie usprawnia wypuszczanie aktualizacji. Czyli nawet jeśli my wypuszczamy ogromną aktualizację, grama powiedzmy 20 giga, my nazmienialiśmy masę rzeczy w grze i wypuszczamy paczkę, która też waży 20 gigabajtów, a Steam automatycznie robi taką aktualizację przyrostową i grać sobie pobiera tylko 500 mega To jest bardzo fajne, bardzo fajne narzędzie. A jak w ogóle się znaleźć na Steamie? Jeśli jesteśmy takim studiem, producentem? Kiedyś to było bardzo trudne. Kiedyś na Steamie były tylko wybrane gry. Później był taki, taki program, się nazywał Greenlight i y, gry niezależne, na które zagłosowało odpowiednio dużo graczy Steam'a, trafiały jakby w ten proces wydawniczy. Teraz jest to dużo prostsze. Jest tam masa takich szczegółów, trzeba podpisać umowy, y, jest trochę papierologii takiej, bo to jest firma amerykańska, więc trzeba tam wszystkie te podatkowe rzeczy amerykańskie sobie poustawiać. Trzeba spełnić wymogi Steam'a, które są dosyć twarde co do gier, co do sposobów promocji. Steam bardzo nie lubi jakichś nieczystych zagrań i wymusza w sumie jest bardzo, bardzo dobrze, że tak robi, bo wymusza taką czystą grę, jakby na, na, na twórcach gier. Najprostszą rzeczą jest to, że nie można oceniać swoich własnych gier, no? co byłoby trochę nieczystym zagraniem, bo można byłoby sobie dawać super, super oceny. Steam na to nie pozwala. Jest jeszcze trochę takich rzeczy, na które Steam nie pozwala, trzeba trzymać się tych reguł, ale w zasadzie jeśli ktoś chce wydać grę na Steamie, to dzisiaj to nie jest duży problem, można, można sobie pewnie w weekend to wyklikać, dodatkowe rzeczy wyklikać po tygodniu, które tam dojdą jakieś dokumenty i w zasadzie tyle, można, można wystawiać grę, robić kartę Steamową i zbierać społeczność. To już tak na sam koniec bym cię chciał też podpytać o giełdę, bo z tego co mi wiadomo, to wy niedawno stawiliście się spółką akcyjną i faktycznie na te giełdy weszliście. Chciałem zapytać o to, jak sobie tutaj na, na niej radzicie. I też skąd taka decyzja, żeby będąc mimo wszystko jednak stosunkowo młodym studiem, które nie ma jakoś wybitnie dużo produkcji na, na swoim koncie, zdecydować się wejść na tę giełdę. Tutaj generalnie jest coś takiego, co można nazwać sentymentem giełdowym. Tak, tak, Ja to nazywam bardzo tak w sposób nieprofesjonalny, to co się dzieje na giełdzie. Ale na, na polskiej giełdzie, na New Connectie jest duży sentyment do gier. Okay. Prawda? Głównie dlatego, że jest kilka wybitnych firm, które robią wybitne tytuły. I jest też masa innych firm, które robią niezłe tytuły. I tutaj inwestorzy na giełdzie myślę, że cały czas mają duży sentyment do gier. Widzą, że to jest rynek, w którym akurat polskie firmy radzą sobie naprawdę nieźle. Że, że mogą tworzyć dobre tytuły po nie jakichś absurdalnych kosztach. Więc tutaj jest, dla inwestorów, to jest nadal bardzo tak, myślę, atrakcyjne. To oni tutaj wietrzą, że tutaj mogą być naprawdę fajne pieniądze, fajne tytuły, jakieś przeboje mogą się pojawiać. Wiadomo, że gry to jest troszkę, gry to jest bardziej rozrywka niż technologia. Więc niektóre tytuły są wielkimi hitami, a to jest tylko kilka, niektóre są mniejszymi. Gdzie, gdzieś tam jakieś tytuły przepadną, ale wtedy inne się pojawiają. Jest to interesujące, jest potencjał na takie ogromne hity. Wystarczy popatrzeć nawet na Steam'a. Praktycznie co roku jest polska gra gdzieś na topach steamowych, przynajmniej jedna na topach sprzedaży steamowych. Więc jest naturalne, że, że, że inwestorzy to lubią i my też chcieliśmy być tutaj jakby i, i trochę tego sentymentu zgarnąć. Cóż, to ja ci bardzo dziękuję, Paweł. W takim razie za rozmowę i za przybliżenie tego, jak wygląda wasza praca i też jak wygląda marketing w przypadku właśnie tworzenia gier z segmentu indie Premium. I też oczywiście powodzenia w rozwoju, jeśli chodzi o dalsze kroki waszego studia. Dziękuję bardzo. To ja się nazywam Damian Jemiało. Ze mną był Paweł Brongoszewski z Play to chill a was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl. Trzymajcie się i cześć.